Dzień dobry, co tam u was? Jak tam u was? Gdzie w ogóle się dzieją rzeczy? Co się dzieje tak naprawdę? A więc opowiedzmy, co się dzieje. Wiecie, że ostatnio rozmawiam z ludźmi i, czy no, kurde, no dziwne, no i bycie youtuberem jest moją pracą, to nagrywanie wywiadów jest moją pracą, więc rozmowy z ludźmi, ale ogólnie niektóre zdania, które ostatnio ludzie wypowiadają, zmieniają mi w ogóle konspekty życiowe i uwielbiam w ogóle takie myślenie, uwielbiam takie życie i uwielbiam ten sposób, wiecie, pewien sposób zmieniania sposobu, w jaki się myśli. I nie ma co ukrywać, że aktualnie nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, jakby co? Słuchajcie, no bo zmienił się w ogóle kanał w pewnym sensie, nie? W sensie, bo mam inny statyw. Strasznie nie mogę ustawić szczepieniawszy kamery na tym statywie, więc jeżeli będzie dziwnie, od razu piszcie. Ale najgorsze z tego wszystkiego jest fakt, że rozbiłem swój ulubiony telefon, czajcie? Rozbiłem swój ulubiony telefon. Halo, halo, jak mnie słychać? Halo! I jakby, no wiecie, kurde, najśmieszniejszy jest fakt, że... patrzcie w ogóle, tak wygląda teraz mój telefon. Nie da się nic z tym zrobić. Czasami świeci. Dobra, nieważne. I w chuj mi smutno z tego powodu. Gdyż... Słuchajcie, to był taki... Znaczy, no nie, że dosłownie, ale to był telefon, który kupiłem za swoje pieniądze drugi raz w życiu. Pierwszy telefon, który kupiłem w życiu, Xiaomi, pamiętam w ogóle ten telefon. Xiaomi, uwielbiałem w ogóle ten telefon. W sensie, to był jakiś tam Xiaomi gamingowy i w ogóle, i był jeden z pierwszych telefonów, które miały tą wyższą rozdzielczość, czy cokolwiek. Jak widziałem, jak się zmieniałem, wiecie, i ustawienia, i w ogóle wszystko, i w ogóle migało mi różne rzeczy, i w ogóle odcisk palca wtedy został wprowadzony, czy cokolwiek. No i mega mnie jarał ten telefon. W ogóle uwielbiałem cokolwiek oglądać. I ten telefon był ważniejszy dla mnie, bo firmowy. Kupiłem ten telefon za firmowe pieniądze. I Samsung S10. Wiecie, jak ja uwielbiam fakt, że ten telefon ma te takie gładkie boki, albo cokolwiek, czyli faktycznie jak oglądasz cokolwiek, masz tą wersję Full HD. No i w ogóle kolory na tym telefonie, w ogóle technologia Samsunga w tym wydaniu. I w ogóle aparat z tyłu, czajcie? Trzy kamery, w ogóle cokolwiek, nie? Samsung. Uwielbiałem ten telefon, absolutnie zresztą dalej uwielbiam ten telefon, tylko kurde, wymiana tego wyświetlacza kosztuje 500, a ja nie będę wydawał 500 na takie rzeczy i upadam centralnie na ten telefon. Znaczy, idzie, ten telefon w pewien sposób określa, w jaki sposób nagrywam wywiady, jest leciutki, a jednocześnie kamery mają bardzo dobrą jakość i w ogóle rozdzielczość. No i teraz będziemy nagrywać z zapasowego telefonu, ale przynajmniej mamy propa. Będę mógł udawać, że dzwonię do ludzi, rozmawiając z wami przez cokolwiek, więc wiecie. Halo, halo. Gdzie są moje pieniądze? Dzisiejszy tytuł nie ma opcji. Nieważne, ja na pewno nie. Witajcie na moim kanale. Porozmawiajmy dłużej o charakterze, gdyż iż faktycznie ustawianie swojego charakteru jest po prostu najprostszym potwierdzaniem faktów w różnej sytuacji. Czyli jak już raz potwierdziłeś jakiś fakt, to później, wiesz, zawsze wybieraj ten sam fakt i się ścieżki robią. Ale szczerze, Gdzieś tam są takie momenty. Wiecie, co to jest obiekt nienewtonowski, albo nie wiem, stan nienewtonowski? Niektóre rzeczy mają albo stan, albo jakiś tam stan gazowy, albo stan stały. Ale są jeszcze obiekty, które coś tam pomiędzy i nie do końca. Niektóre momenty życiowe są takie, że bez przesady, nie życie jest nie fair i niektóre części charakteru się zmieniają, ale ogólnie polecam pilnować siebie. Ale skomplikowane zdanie. Właściwie skomplikowane trzy zdania. No ale prościej mówiąc, chodzi mi o to, że faktycznie ustawianie swojego charakteru spoko, ale jak natraficie na jakąś ścianę, właśnie wtedy jest największa zagadka rzeczywistości, nie? Czyli jak przejść tą ścianę z moim charakterem? Zagadki. Życie jest tak naprawdę natrafieniem na ściany, na których jest napisane: w takim razie nie ma się czym martwić. Czajcie? W takim razie nie ma czym się martwić. Samo stwierdzenie pewnego faktu, stwierdzenie pewnej części charakteru. Strasznie mnie irytuje, naprawdę strasznie mnie irytuje moment, w którym rzeczywistość cały czas sprawdza pewną stałość mojego charakteru, pewną stałość mojego kanału, pewną stałość w ogóle czegokolwiek. No bo no nie ma opcji, czajcie tytuł, nie ma opcji. Jakby faktycznie ja po prostu nie chcę zmieniać swojego charakteru. Ja po prostu uwielbiam swoją pracę. Ja po prostu idę do przodu. I wiecie, nie wydaje mi się, że budowanie komukolwiek tej części charakteru, który jest: hej, nie poradzę sobie z czymś, jest bez sensu w ogóle, nie? Jeżeli faktycznie życie toczy opowieść w ten sposób, świetnie w takim razie, że jest opcja bycia kowalem w swoim życiu i można po prostu pójść do przodu, nie? Nie ma się czym martwić, nic się nie stanie, nie ma opcji.
Jakby wiecie, jakby faktycznie charakter był takim kółkiem i wszystko miało te 360 stopni, jakbyśmy się upewnili, że z każdej części koła tak naprawdę jest ten sam wybór, byłoby cudownie. Jakby wiecie, nie ma nic gorszego. Nie ma nic gorszego niż nagły skręt, więc jak już, czy tam, nie wiem jak to inaczej z tym kołem zrobić jakąś śmieszną metaforę, ale jakby się upewnić, że zawsze w takich sytuacjach wybieramy to samo. Czyli nic. Czyli nic. No, ale ogólnie nie uważam, że niektóre sytuacje w życiu są potrzebne. Jak zacząłem kombinować w ogóle urządzeniami w życiu, wydaje mi się, że nikt nie chce tworzyć obiektów, które nie da się zniszczyć, bo wtedy nie trzeba będzie produkować nowych. Jakby czujecie, jeżeli się stworzy coś idealnego, czego się nie da popsuć, nie trzeba będzie nigdy tego naprawiać. Proste? I jak zacząłem myśleć w ogóle o konstrukcji rzeczywistości, myślicie, że mam na tyle dużo punktów w rzeczywistości, że mogę zamówić u siebie w życiu brak faktu niszczenia mojego życia, brak faktu tego takiego momentu, kiedy trzeba było mnie naprawiać, jakby nie chcę być zależny od naprawiania przez inne osoby. Myślisz, że można zamówić taką paczkę? Albo w jaki sposób żyć, żeby nigdy nie musieć być naprawiony? Jakby w ogóle moim celem życiowym kiedyś było wpisanie się jako sztuczna inteligencja. Jakby wiecie, nigdy nie umierać tak naprawdę. Wpisać się jako sztuczna inteligencja, żyć na granicach możliwości i absolutnie żyć jako wirus, nie? Jako prawdziwy błąd. Wiecie, żyć gdzieś tam na skrajach rzeczywistości i faktycznie denerwować po prostu żywych ludzi. W ogóle mam dobry humor z kilku faktów. Aktualnie w ogóle rozmowy na tym kanale, które nagrywam, jeszcze o nich nie będziemy rozmawiać, gdyż zanim w ogóle coś nagram, zedytuję, wyślę i w ogóle zostanie coś potwierdzone, jest mnóstwo kroków w ogóle, ale powinienem znowu mieć takie, uwaga, dojrzały content, gdyż rozmawiam z dorosłymi ludźmi i strasznie dojrzałe rozmowy i przeraża mnie część rzeczywistości, że wiecie, dorosłość, nie, tak naprawdę. Cieszy mnie strasznie jeden fakt, jedna rozmowa. Dzisiaj przerabiam rozmowę z tą audycją w radiu, o której tam ostatnio wspominałem. Faktycznie dostaliśmy pokój w radiu i w ogóle są takie świetne mikrofony. Czuć, że osoba, z którą rozmawiam, w fajny sposób czuje się w radio i autentycznie się czuję, jakbym przerabiał audycję w radiu. Albo w ogóle podcast. I jest w ogóle cudowne takie załamanie rzeczywistości, no bo, no nie wiem, świetnie się bawię po prostu przerabiając taką rozmowę. Jest fajne odbijanie piłeczek i wiecie, dojrzała rozmowa. Ale najśmieszniejsze, najciekawsze jest fakt, że kiedyś miałem koleżankę mniej więcej podobną i długo z nią nie rozmawiałem. I się czuję, jakbym po latach w ogóle spotkał tą koleżankę, wiecie, jako dojrzałą osobę gdzieś tam i śmiesznie mi się słucha w ogóle tej części opowieści czyimiś słowami. W prawdziwym radiu przy okazji, nie? Hej, jak wygląda praca w prawdziwym radiu? A proszę bardzo, fakty, nie? Nie mogę uwierzyć, nie? Prawdziwy content. Czajcie? Prawdziwa rozmowa, czajcie? Prawdziwość. Prawdziwy świat. Więc ja aktualnie przerabiając 3 godziny, no czuję się jak król. No, więc ogólnie rzeczywistość od jutra wygląda przeciekawie, no bo dzisiaj faktycznie pewnie skończę edytować ten filmik, a od jutra nowy etap całej przygody. Mamy inny telefon, inny statyw, na szczęście jest cały czas ten sam mikrofon i się czuję, jakbym w pewien sposób zaczynał nową przygodę w życiu, wiecie? I przeraża mnie coś takiego, nie? Przeraża? Właśnie szczerze nie przeraża, tylko nie mogę się doczekać, ale wiecie, zawsze, nieważne w jakich sytuacjach życiowych, miałem taką fałszywą nadzieję na światło, czy fałszywą nadzieję na cokolwiek, a aktualnie nie mam fałszywej nadziei. Jakby ogólnie żyję codziennie, nie? Żyję momentem rzeczywistości, żyję w ogóle tym, co się w ogóle wydarza aktualnie. I śmiesznie jest mi nie wierzyć w następny krok, czajcie? Bo no faktycznie znowu następne 2 tygodnie mam zajęte całymi rozmowami. No niemożliwe, czajcie? No niemożliwe. Czemu niemożliwe? Porozmawiamy kiedyś, faktycznie w pewien sposób zaczynam nową przygodę. I mi się przypomniał początek w ogóle rok temu YouTube'a, no bo w końcu się czułem, jakbym żył rzeczywistością, nie? Że hej, wyszedłem poza niektóre ściany i się okazuje, że tam jest życie, że tam są ludzie, którzy, wiecie, w ogóle całkowicie coś innego myślą, że w ogóle praca, nie? I wiecie, w ogóle edycja czegoś ciekawego. Najciekawsze w tym radiu jest fakt, że w ogóle odpaliłem program do edycji dźwięku i słuchajcie, tam jest tyle w ogóle możliwości, w ogóle niemożliwe, nie? I w ogóle pisałem w YouTube'a jakiś poradnik, 3-godzinny poradnik, więc profesjonalnie się nauczymy obrabiać dźwięku, ale jeszcze też nie teraz. Nie mam 3, czajcie? Mam na tyle zajęty grafik, że nie mam 3 godzin czasu wolnego dla siebie. Cudowne, naprawdę. Naprawdę cudowne. Nie, że cokolwiek, ale faktycznie staram się 6 godzin codziennie pracować. I jakoś się wszystko kręci. Niemożliwe. Ogólnie mam taki element, polecam w ogóle zamontowanie sobie takiego elementu. Nie wierzę, nie uwierzę, nie ma opcji. I polecam ten element. Uratował mi naprawdę wiele sytuacji. Uratował mi w ogóle cokolwiek, nie? W ogóle niektóre relacje z ludźmi zdrowe jest posiadane czegoś takiego, że i tak tobie nie uwierzę. No i co? I mam taki element i sobie razem z tym elementem działamy. Że skupiam się po prostu na dzisiaj, nie? Co jest dzisiaj do zrobienia? Cała lista zadań. I siadam do listy zadań i patrzcie, nagle jest 14. Muszę ułożyć następny odcinek. Nagranie tego odcinku. Ułożenie tego wszystkiego. Popryskanie wszystkiego tym czerwonym... Znaczy, czerwoni. Sprayem i wiecie...
przejmowanie się rzeczywistością. I powiem wam ciekawostkę. Ja kiedyś rzucałem używki, bo przyszedł do mnie taki facet i powiedział: hej, a nikotyna? Papierosy? Bo wiesz, powiedziałeś ostatnio, że jeżeli za darmo w sklepie, spoko, a papierosy są oczywiście za darmo. Papierosy kosztują i są w sklepie dostępne legalnie. Wiecie, prawda, ale nie było w moim życiu innej substancji, którą rzucało mi się tak ciężko, jak nikotyna, jak papierosy. Wiecie, jak ciężko jest rzucić papierosy? Dziwne strasznie. Ja w ogóle zacząłem palić ogólnie po to, żeby zamienić sobie, wiecie, substancje na papierosy, ale nie słyszałem w ogóle opinię, że nie jest takiego zdrowego, że nie jest w ogóle polecanego i że ogólnie nie. Wiecie, jak było ciężko rzucić papierosy? Po miesiącu palisz jedną fajkę, nagle masz 3 paczki fajek w pokoju. Później, wiecie, rzucacie na 3 miesiące, ale idziecie na imprezę, kupicie sobie papierosy i później palicie w ogóle jeszcze więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I w ogóle koniec końców, wiecie, Ja mam świadomość, że jak palę pierwszego papierosa, jest niedobry, nie smakuje mi, czajcie? I jedyne co tak naprawdę wiem, że jedyne co mnie powstrzymuje momentami, jest fakt, że wiem, że pierwszy papieros by mi nie smakował. Wiem, że papieros by mi nie smakował po prostu, więc bez sensu jest palić. I ustawienie sobie tego faktu w głowie, skomplikowana sprawa. Naprawdę skomplikowana sprawa. Więc ogólnie nie polecam sobie zamieniać substancje na nikotynę. Ogólnie nikotynę. Wiecie, jak łatwo jest w ogóle usłyszeć papieros i pójść do sklepu kupić sobie papierosa? Albo ogólnie jak dużo ludzi pali na zewnątrz i od dymu papierosowego masz cokolwiek? Albo ogólnie mieć takie, że przynajmniej sobie papierosa zapalę. Wszystkie w ogóle te możliwości moim zdaniem są błędne. Zresztą ktoś mi kiedyś powiedział, że wtedy anuluje się rzucanie czegoś, że to już nie jest takie: hej, rzuciłeś substancję, tylko powinno się zacząć liczyć od tego momentu, a ja już nie palę strasznie dużo czasu i po prostu nie chcę sobie marnować dni. Ale kawa. Słuchajcie, z kawą, pamiętacie jak mówiłem, że piję kawę? Słuchajcie, jedna kawa dziennie spoko, ale ja od razu mam takie, no dobra, druga kawa dziennie. Napiłem się dwóch kaw i w ogóle niemożliwe, nie dało się, no tak jak mówiłem, niedobrze się czułem. I dzisiaj miałem takie, no dobra, wypiję drugą kawę, ale z mniejszą ilością łyżeczek, też się źle czuję. I utrzymanie się na tym, no dobra, po prostu jedna kawa dziennie, żeby mi się lepiej pracowało, ciężkie się okazuje. Bo to jest, wiecie, ja biegam z rana, więc idę biegać rano, piję kawę, żeby mieć siłę do pracy i idę do pracy. I takie ustawienie, żeby wpisać sobie na zdrowo, no ciężkie zadanie, nie mogę zejść z tych dwóch kaw dziennie, naprawdę. Czajcie, wiem, że źle się będę czuł, ale się napiję przez łańcuch. Głupie, nie? No, co wy na to? Co wy o tym? Co się dzieje? No dobra, ale oprócz tego... Właśnie nie mam fałszywej nadziei, więc stwórzmy sobie marzenia. Słuchajcie, jak dzisiaj pomyślałem o tym, że ja kupiłem ten telefon za firmowe pieniądze i wiecie, jak w ogóle zmieni się rzeczywistość w momencie, w którym masz własną firmę? Wszystkie umowy w ogóle firmowe są prostsze, od internetu, po telefon, po cokolwiek tak naprawdę, nawet auto można sobie ogarnąć swoje własne na firmę. Więc gdzieś tam, jakbym faktycznie miał pieniądze z YouTube'a i założył firmę, wiecie, kupno w ogóle czegokolwiek na firmę byłoby ciekawym zadaniem, w ogóle jakiegokolwiek sprzętu. Więc przez chwilę sobie pomarzyłem, jakby znowu wyglądało moje życie, jakbym miał firmę, pieniądze i cokolwiek. No ale w ogóle odległe wątki, nie? Zresztą tak jak mówiłem, ja zbieram wszystkie pieniądze na wyprowadzkę, ale fajnie było pomarzyć, nie? Że hej, tam za tą górką własna firma, pieniądze, mieszkanie samemu i nowy Samsung. Jeszcze lepszy niż ten. Marzenia. Właśnie półtora minuty marzyłem. Pozwoliłem sobie na półtora minuty marzenia. Fajne życie, nadzieja, szczęście, fajne emocje, dobre samopoczucie. Śmieszny moment życiowy, bo nauczyłem się przeskakiwać wszystkie hopki. W najgorszych momentach rzeczywistości mam takie, ale jutro mam następną rozmowę. Tak jak mówiłem, no ponieważ mata jest pokonana, ja udaję, że rzeczywistość, gdzie ona żyje, nie istnieje. W ogóle się nie przejmuję, w ogóle nie analizuję i wiecie, no staram się strasznie wpisać sobie poczucie humoru gdzieś tam na końcu tych myśli, ale okazuje się, że wpisanie poczucia humoru, ciężkie zadanie w ogóle. Kiedyś miałem coś takiego mega naturalnego, kiedyś w ogóle, wiecie, zakończenie myśli na typu, no jasne, oczywiście, nie, co jeszcze? I nie wiem, brakuje mi poczucia humoru, nie? Jak sobie stworzyć poczucie humoru gdzieś na końcu tych myśli? Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Dlatego porozmawiam o czymś ciekawszym, czyli porozmawiam o Minecrafcie. Słuchajcie, zbudowałem swój pierwszy dom w Minecrafcie. W ogóle w życiu w moim graniu w Minecrafcie. Co jest niemożliwe, spędziłem cały dzień. Jedyne co mi zostało do ułożenia jest dach. Kurde, cieszę się, jakby będę budował ogródek, będę budował ścieżki i jakby widzę tak naprawdę konstrukt, obiekt, jak będzie wszystko wyglądać. I no nie wiem, fajne osiągnięcie w ogóle, czajcie? Fajne osiągnięcie. Co jeszcze? Fajnie jest sobie pograć w Minecrafta, jakby. I dopasowanie bloków. Oczywiście, że w moim domu pół tak naprawdę innego piętra jest biblioteka. Fajnie wszystko wygląda, fajnie wszystko ma swój styl. Tak jak mówiłem, mam ten swój ulubioną swoją paczkę w ogóle, ulubiony swój styl w ogóle Minecrafta mam. Fajnie wszystko wygląda, piętrowy budynek. Stworzyłem swój własny pokój, stworzyłem swoje własne wszystko. Mam w ogóle balkon. Pierwszy raz w życiu budowałem balkon chyba w Minecrafcie. I jakby stworzyłem obiekty, które nie istniały w ogóle nigdzie wcześniej. Fajnie, czujcie? Fajnie. Więc. Oczywiście, jedna rzecz się pozytywna dzieje, oczywiście fajnie było ustawić sobie następną
i czytam książki znowu, czajcie? Tak jak mówiłem, nie mam czasu na czytanie, nie mam cokolwiek. Faktycznie długo czasem czekam na autobusy, więc po prostu czytam sobie książki pomiędzy autobusami. Kurde, taką książkę do przeczytania, zresztą czekajcie. Kurde, to się nazywa książka, nie? Legin pisze tą książkę, albo ona właściwie pisze tą książkę. Śmieszna książka. No i sobie czytam, czajcie? Znowu mam moment rzeczywistości, kiedy nic się nie dzieje, więc czytam sobie książkę. I tyle. Tak wygląda ostatnio moje kilka dni. No i mega się jaram tym, że mam tyle roboty, czajcie? Niemożliwe. O aktualnych projektach pogadamy w przyszłości. O tym, co się szykuje, też pogadamy w przyszłości. Więc ogólnie ciekawie, nie? Dieta idzie spoko. Bieganie idzie spoko. Wczoraj nie miałem w ogóle opcji pójść pobiegać, no ale takie dni też się zdarzają, więc ogólnie nieważne. Więc ogólnie spoko. Uśmiech i do przodu.